living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Dobra, docinki już mamy zrobione. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. I powiem wam tak, w trakcie wycinania naszło mnie takie przemyślenie. W sumie, pomijając czas, czy wychodzi szybciej wycinanie już gotowych otworów, czy docinki na bieżąco przy murowaniu, to o ile przy zewnętrznych otworach, tam pod okna, pod drzwi zewnętrzne, gdzie ta dokładność przy szczelnym montażu to jednak jest wskazana, bo wygodniej wszystko później zamontować i w ogóle otwory przygotować do szczelnego montażu, o tyle w środku, przy działówkach, przy montażu drzwi, szczególnie jeszcze z opaskami, to ta dokładność w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No wiadomo, to mniej więcej musi to jakoś być, wyglądać. Tutaj ten otwór mam w ogóle wymurowany tak już na gotowo z docinkami, czyli tego nie ciąłem już. To było docinane w trakcie murowania i tutaj też tragedii nie ma. Takie porównanie. Tak więc no jeżeli komuś jest wygodniej, szybciej ciąć na bieżąco, to w środku to nie ma żadnych przeciwwskazań, nawet w sumie można powiedzieć, że i chyba będzie szybciej. No nie wiem. Tak to wygląda. Trochę bałaganu się porobiło. Zaraz się biorę za sprzątanie. Działeczki skończone. Wszystko podocinane, posprzątane. Więc tu mamy wiatrołap. Tutaj jest taki korytarzyk. Tu będzie toaleta. Salon z kuchnią. I tutaj na tej ścianie będzie zabudowa do sufitu ze słupkiem
i tam we wnęce spiżarka mała. Dalej korytarz. Kotłownia. Tu będzie sypialnia główna z garderobą. Do końca to nie widać. Łazieneczka. I dwa takie same pokoje. Po jednej stronie i po drugiej. Tu jeszcze rusztowanie zostało. I co? Na wymurowanie ścian, to, tak jak przeliczałem, to było gdzieś około 31 metrów bieżących. Poszło mi 6 całych palet i tam jeszcze dokupiłem sobie bodajże 70 sztuk, tak więc można śmiało liczyć 650. Taki jest mniej więcej rzut już tam po tam drobnych zmianach. 650 sztuk bloczka, dwunastki, no i jeszcze tam docinałem około 10 chyba, tak, z pięciu bloczków 24. No, można powiedzieć 660 sztuk poszło. Kleju ile, no nie jestem w stanie powiedzieć, bo gdzieś mi tam uciekły te zapiski. I tak to wszystko wygląda. Tak więc teraz się biorę za okna. Tak jak widać, już są powstawiane. Trzeba jeszcze obrobić taśmy. No to z tego pewnie będzie jeszcze jeden materiał z omówieniem całego montażu okien. Tak więc dzięki za uwagę. Pozdrawiam.